Dzień dobry, 14 lutego. Chciałbym wam dzisiaj pokazać jeden ze swoich typowych dni, jaki posiadam, o której się budzę, co robię dalej i jak to wygląda. Walentynki, 14 lutego. Dzisiaj mamy walentynki. Kochajcie się i rozmnażajcie. Do usłyszenia. No i w pracy. Zacznijmy zatem od początku. Jak wygląda mój dzień? Wstaję, 4:30, 5:00. Praktycznie jedyne co robię, ubieram się, szybko szykuję i wychodzę z domu. Śniadanie, herbata, kawa, te wszystkie inne rzeczy robię już w pracy. Jestem ciekaw, jakie zdanie macie na temat tego 14 lutego. Piękna data, piękna. Będąc nastolatkiem, człowiek był podekscytowany, liściki. Teraz to się jednak zmieniło. Czym człowiek starszy, może nie tym głupszy, tym inaczej patrzy na świat. Idę sobie zrobić herbatę, coś do jedzenia i wracam. Nie ma jak ciepła herbata o poranku. Naprawdę polecam. Fajnie odmula. Nie kawa. Na kawę przyjdzie czas później. A więc jak będzie wyglądał dzisiejszy mój dzień? Sporo spotkań. W sumie to nie jest typowy dzień. Typowy dzień to siedzenie i klepanie. Może jedno spotkanie, telefony i cały czas klepanie. Nuda. Dzisiaj sporo spotkań. O 8 godzinie spotkanie z klientem, którego obsługujemy w biurze rachunkowym. O 10 spotkanie rekrutacyjne w firmie WBT IT. Szukamy pomocy specjalisty, helpdeska, administratora systemu w IT. Tak więc jeżeli kogoś macie, odsyłajcie CV. Rynek pracy niesamowicie się zmienił. Ciężko o dobrego specjalistę. Następnie z tego co widzę, mam przerwę do 13:30 i o 13:30 spotkanie ciekawe, mam nadzieję, że będzie to spotkanie produktywne i uda nam się pozyskać klienta, opowiem o nim później. I znowu, około 15:00 pewnie wrócimy do biura, o 16:30 spotkanie rekrutacyjne, o 18:00 spotkanie rekrutacyjne, o 18:30 spotkanie rekrutacyjne, dzień zakończymy zapewne około 19:00. Wczoraj przyszedł też fajny do mnie gadżet, który chciałbym dzisiaj wam przedstawić, zaprezentować i potestować. Jest to nic innego jak mikrofon. Trochę bardziej profesjonalny. Potrzebuję do spotkań, do wywiadów, może kiedyś do podcastów, aczkolwiek podcasty to nie jest coś, co mocno uderza. Są od tego lepsi i niech tak zostanie. Tak więc wracamy do pracy bez różnicy, czy to jest 5:00 czy 4:00, pamiętajcie, never give up. No niestety spotkanie rekrutacyjne o 10:00 muszę anulować, wspólnik się rozchorował, pewnie zaraz już ode mnie pozdrawiam. Niestety Arkadiusz musi być na tych spotkaniach, jako zarządzający działu IT. Ponosi pełną, może nie pełną odpowiedzialność, ale jego słowo, decyzja w tej sprawie jest najważniejsza. Ja sprawdzam potencjalnego pracownika pod innym kątem, on bardziej pod kątem wiedzy z zakresu IT. Tak więc to spotkanie o 18:00 musi być anulowane. Zobaczymy, czy będzie spotkanie o 13:00. Gdyż na tym spotkaniu Arkadiusz również musiałby być. Tam będzie trochę większa ekipa, będzie radca prawny, będziemy omawiać RODO, będziemy omawiać przenoszenie infrastruktury serwerowej i niestety z Arkadiuszem musiałbym tam jechać. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym bądź razie od rana nadrobię dużo spraw papierowych, jednak będzie to pisanie. Wykorzystam ten czas na pewno produktywnie. Teraz kawa. To jest ten czas dnia, gdzie głowa przestaje powoli myśleć. Trzeba sobie pomóc i jedziemy dalej. Do usłyszenia. Trochę tej brzydkiej, papierowej, nudnej pracy
wykonaliśmy. I tak sobie pomyślałem, że czas na unboxing. Czyli jedziemy z mikrofonem. Zobaczymy, co to za co. Kosztowało naprawdę wiele. Ups, coś wyleciało. Ważne, że na gwarancji. Dobra. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wygląda źle. Bardzo lekkie. Czuć i w sumie widać, że to jakiś produkt chiński. Nie wszystko co chińskie to złe oczywiście. Ale nie wiem, czy jest to na tyle dobre. No ważne, żeby dźwięk był dobry, jakość dźwięku była odpowiednia. Nie to jak, ile to waży, jak to wygląda. Tak więc zaraz zabieram się do nagrywania i zobaczymy, przeanalizujemy, opowiem, czy warto. Odpalamy program. Spróbujmy być profesjonalni. Tu jest jakieś pokrętło. Spróbujemy. Będziemy kręcić i nagrywać. Dzień dobry, witamy. Radio Janiszowska 8. Zapraszamy do słuchania naszych podcastów. Czegokolwiek. Zapraszamy. Dobra, przykręcimy teraz trochę w dół. This is Janiszowska Livestream. Zapraszamy Państwa, zapraszamy. Mówimy tutaj bardzo płynnie w języku polskim i nie tylko. Zapraszamy. Dobra. Dzień dobry, witamy. Radio Janiszowska 8. Zapraszamy do słuchania naszych podcastów. Czegokolwiek. Zapraszamy. Przekręcimy teraz trochę w dół. Znaczy tak. Szumy słychać. Mam problem z wiatrakiem w laptopie i strasznie to słychać. Z tej odległości bardzo bierze szumy. Bardzo bierze szumy. To jest chyba kwestia do redukcji w programie, do obróbki. Natomiast dźwięku. Nie widzę różnicy, czy kręcę w prawo, czy w lewo. Taka sama jakość dźwięku. Dobra. Jedna moja uwaga. Wydaje mi się, że mnie tutaj włożyłem i dziwi mnie, dlaczego to nagrało. Spróbujmy jeszcze raz, tym bardziej w prawidłowym miejscu. Halo, Mietku, halo. Testujemy raz, dwa, trzy, testujemy. Jeszcze raz testujemy, prośba, uwagę, testujemy. No dobra, coś tam nagraliśmy, jedziemy dalej. Sprawdźmy. Testujemy raz, dwa, trzy, testujemy. I to jest ta różnica. Przykręcanie działa. Ja oczywiście zamiast do wejścia na mikrofon włożyłem do miejsca, gdzie są słuchawki. Nie wiem dlaczego zadziałało, ale zadziałało. Tu widać znaczną różnicę. Nie łapię szumów. Dzień dobry, witamy. Zdecydowana różnica. A posłuchajcie tego. Testujemy raz, dwa, trzy testujemy. Właśnie. Zdecydowana różnica. Bardzo fajnie to wygląda. No mówię, lekkie, bardzo lekkie, ale chyba nie waga ma znaczenie. I bardzo fajnie nagrywa. Naprawdę bardzo fajnie nagrywa. Spróbuję nagrać tegoś razu głos z mikrofonu, a nie z kamery i zobaczymy jaka jest różnica. Kurczę, naprawdę fajnie nagrywa. I tak dzień leci, człowiek chciał więcej ponagrywać, pokazać wam więcej mojej pracy. No nudna niestety jest to praca. Teraz chwila przerwy. Widzę, że wspominał filmik na YouTube. 8 minut ciekawego oglądania. Chwila odmulenia i wracamy do pracy. Będzie około godziny, żeby jeszcze zaplanować, podpisywać maile, porobić kilka ofert. I na spotkanie, po spotkaniu słyszymy się ponownie. No i dojechałem na spotkanie. Mam jeszcze 20 minut zapasu. Jadąc słuchałem sobie podcast Po ludzko o pieniądzach, odcinek 13. Naprawdę fajny. Nie byłem zbytnio po tytule zainteresowany. Nie wiedziałem, czy warto czasu.
fajne. Polecam, naprawdę polecam, bez różnicy na wiek, polecam. Odcinek poświęcony, jak wiek wpływa na podejście do finansów, do pieniędzy. Z racji tego, że bliżej mi końca niż w początku, fajny podcast, naprawdę fajny. Miałem zdać relację z wizyty, ze spotkania u klienta. Trochę jestem rozczarowany wyglądem budynku. Jest to Instytut Sportu, mieszczący się na Trylogii. Myślałem, że to będzie coś wow, że naprawdę będzie fajnie wyglądało. No nie, niestety nie. Możliwe, że w środku nie wygląda to najlepiej. Budynek taki policyjny, komunistyczny, nie wiem, czy będzie widać z tej perspektywy. O tak. Piękny. Prawda, że piękny? Jednakże, jak z książką, nie oceniajmy po okładce. Wnętrze może być zdecydowanie inne. Po spotkaniu jest Arkadiusz, jest Radek, który się wstydzi, Instytut Sportu, nasz przyszły klient. Do usłyszenia. Warszawa, godzina 14. Zaczynają się korki. Na szczęście do biura mam jeszcze zaledwie z 5 km. Ale już ruch widać coraz większy. No i w biurze trochę korków na Alejach Krakowskich, jakiś wypadek był. Dzisiaj jeszcze 3 spotkania. Przepraszam, 4 spotkania. 16.30, 17, 17.30, 18. Tak więc trzeba głowę przygotować, trzeba przejrzeć CV, trzeba przygotować się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzeba coś zjeść od śniadania, niestety nic jeszcze nie jadłem. Takie dni również bywają. Znam relacje po spotkaniach. Kto przyszedł, czy jest to osoba obiecująca, czy szukamy dalej. No i po spotkaniach. Fajne spotkania, fajne osoby, fajni ludzie. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Rekrutację zamykamy w przyszły piątek, także jest jeszcze trochę czasu, żeby się spotkać z pozostałymi kandydatami, ocenić, porównać, ale są jeszcze na tym rynku fajni ludzie. Fakt, nie jest to stanowisko typu administrator systemów IT, wdrożeniowiec, o takich specjalistów jest najciężej na tym rynku. Jednak fajnie zobaczyć, że są ludzie, którzy chcą, którzy potrafią coś poświęcić, żeby zyskać. Niestety w dzisiejszych czasach ludzie tylko oczekują. Jest to słabe. Jak wspomniałem, rynek pracodawcy, pracownika diametralnie się zmienił. Przychodzą dosyć często ludzie, którzy już wymagają, ale trzeba mieć jakiś limit, jakiś poziom dobrego rozsądku, tak? No nie można oczekiwać, nie mając doświadczenia. Szkoła to nie wszystko. Szkoła to nie wszystko. Często ludzie bez szkoły mają większe doświadczenie. Lepiej poukładają głowę niż ci po szkole, tak? A przychodzą takie osoby, szkoła wyższa, doktorat, cokolwiek. Pułap cenowy taki, doświadczenie, oj, bardzo niziutko. No i co tu zrobić? I przychodzi taki z SSR-kiem, kładzie wyżej, wiadomo niż wiadomo. Rzuca kwotę, załóżmy, nie, 20 tysięcy złotych, już tak popłynąłem trochę, tak? A jakie ma pan doświadczenie? No nie mam. Ale skończyłem taką i taką szkołę. To fajnie. To dziękujemy panu, będziemy w kontakcie. Tak to niestety wygląda. Także cenię bardziej ludzi z doświadczeniem, którzy mają pracę w jakiś sposób udokumentowaną, wiedzę, a nie szkołę. Szkoła to jest ostatnia rzecz, którą sprawdzam na CV. Najpierw sprawdzam umiejętności, później sprawdzam, kto gdzie pracował i jakie miał tam zadania, jak długo w jakiejś firmie pracował. Przerwa nie bardzo mnie interesuje. Nie zwracam uwagi na to, czy ktoś miał przerwę 3-letnią czy 4-letnią. Zapytam z ciekawości, ale to nie jest główny czynnik. O, czapeczka się przesunęła. Bardziej umiejętności. A szkoła jest naprawdę, naprawdę na samym końcu, tuż za rozrywką, za tym, co kto lubi po godzinach, czyli tam śpiewanie, granie, oglądanie filmów. Na samym końcu. Wracam do domu. Trzeba trochę odpocząć. Pewnie zmontować ten filmik następne kilka godzin. Dzisiaj walentynki, które spędzę sam. Z wami. Z wami.
jak sam z wami. Także dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia. Tak jak wspomniałem na początku, to co kiedyś mój tata często powtarzał, kochajcie się i rozmnażajcie. 14 lutego, walentynki, to najlepszy okres na kochanie się. Pozdrawiam, do usłyszenia.